Hello, tutaj Delalak55, a to jest następny lolowaty filmik z gier free to play. Dzisiaj zaprezentuję wam grę, która zauroczyła mnie naprawdę niezwykłą grafiką, niezwykłym systemem walki i fajnymi pieskami. Okej. Ze mną jest Mr. Scientist. Siemaneczko. No. Leży sobie tutaj swoim grubasem. Nie no. No i gra się nazywa Vindictus, która naprawdę mnie oszołomiła. Tak, ładnie się przywitałeś, pomachałeś. I zaczyna dansować. Okej. Może takie różne motki robić. I na przykład klaskanie. Tak jak ja teraz to robię. Dobra. Więc pierwsze co. O czym tu możemy opowiedzieć, co? O otoczeniu. Jakimś o otoczeniu. Właśnie, jesteśmy w takiej wiosce. To jest jeden z sektorów w grze, bo gra jest podzielona na sektory ogólnie. Bo gra jest na dość słabym silniku, który nie pozwala na zbyt obszerne mapy. A nawet na bardzo, bardzo małe. Przez co właśnie... Nie wiem, what the fuck, co mi tu się pokazuje. Przez to właśnie mamy sektory, a nie jakieś duże mapy, otwarty świat. Tego niestety brakuje w Vindictusie, ale w sumie nie przeszkadza. Nieprawdaż? Tak jest. No, dokładnie. Dobra. Tutaj fajnie rozwiązano, jeśli chodzi o NPC-ty. Wszystko jest... NPC-ty są... że tak ujmę, pomalowane. Wyglądają one właśnie tak i powiem szczerze, że wyglądają świetnie, świetnie to rozwiązano, jak dla mnie. Wszystkie teksty, jakieś tam bla bla bla, jeśli chodzi o questy. I ogólnie ta gra ma jakiś, oczywiście także swój wątek fabularny. Mogę wam to tutaj pokazać. Na przykład tu mamy Fomorian Invasion. Jest to mainstream sezon pierwszy. I mamy oczywiście poboczne questy, na które tam dostajemy jakieś pierdoły, expa i tak dalej. Graficznie gra nie powaliła, spójrzcie na to, jak to wszystko wygląda. Masakra. Okej. Dobra, może chodźmy do konkretów, czyli do samej walki, jak to wszystko tutaj rozwiązano, co? Nie ma wyrwy. Okej. To co? Przedstawię wam, jak tutaj działa system tworzenia i przejścia do strefy walki. Pójdziemy do Horror Post Hero. Stworzę nową grupę. I tak. Pójdziemy tutaj. Zrobię albo od razu na łodzi. Create. Tak, tak. I właśnie, mam teoretycznie, chcieli twórcy przez to nam przedstawić, że wchodzimy właśnie na taką łajbę, której się jakby szykujemy do walki. Muszę zaprosić teraz Scientista. Wysłałem ci tam. Okej. I jeszcze jesteśmy, możemy machać moimi mieczami. Wybrałem postać, ona się chyba nazywa Vela. Jak dobrze pamiętam. Vella. Ty grasz karokiem, nie? Karok, tak jest. Moja postać się charakteryzuje bardzo szybkimi atakami. O, już. Przynajmniej to. To o tym zaraz opowiem także. I po prostu jest szybka i szybko napierdziela. Sato, twoja postać Karok, może coś o niej opowiedz. No, to jest taki Conan niszczyciel, można powiedzieć. Niszczy wszystko, co spotkamy na swojej drodze. Charakteryzuje się no zarębistym damage'em, ale niestety jest troszeczkę wolnawy.
Także coś za coś. Nie mam żadnych mieczy ani niczego ostrego, ale na swojej drodze no, nic mi nie powstrzymało. Nawet takie kaczuszki. Tak, i zapomniałem jeszcze dodać, że charakteryzuje się dość dużą ilością HP, więc jak to się mówi w grach MMO, jest tankiem. Jest tankiem. No i. No i ma filar, no. Ja mam tak Dual Short Sword, czyli krótkie miecze. I ja akurat z jakiegoś powodu mam. Nie wiem, dostałem po prostu taki strój specjalny. Jest on na wypożyczenie, jeszcze mam przez 23 dni. On. Dzięki niemu naprawdę mam duży damage, a nie powinienem mieć. Okej. Jeszcze. Dobra, może chodźmy wreszcie na ten. Battle Questa. I przedstawię wam resztę rzeczy. Zanim wyruszymy, jest taki jakby krótki filmik, w którym postawicie się prezentują. Dziwnie macha palcem, ten tam jakoś macha rękami i robi. Potem jeszcze można się chwilę pobawić. Kocham to. Kocham to w tej grze. Ja to ogień. Okej. Jesteśmy już w pierwszym sektorze tego. I mniej więcej to tak wygląda. Właśnie, może opowiemy coś o tym. O otoczeniu, które można niszczyć. No, można prawie niszczyć, wszystko można powiedzieć. Patrz, tu jeszcze tutaj dość mało grałeś, a tu mam już dość duży poziom. I patrz, na przykład, czekaj. Są tu NPC-ty, na przykład tam naprzeciwko masz jakiegoś NPC-ta, coś NPC-ta, potworka, nie? Patrz, wejdzie się na most, a on co zrobi? Jest, będzie chciał zniszczyć ten most. I ogólnie można zniszczyć te filary w moście, dzięki czemu, spadnie. Cały most. Jest to świetne, świetne. Coś jak a la Levolution BF4. Tylko no, troszkę mniejsze. Zresztą takie skrytki jak tutaj po lewej, ale niestety zniszczyłeś tutaj mostek, więc już się tam nie dostaniemy. I tam była taka beczka, coś w tym stylu. Ta się beczka, no filar. Tu filar. Dzban, o, dokładnie tego słowa mi brakowało. Już mam tutaj trochę ogarnięty ten map, więc. I właśnie, tworzenie battle questów jest dość ciekawe. One nie są tworzone, że wchodzimy na jakiegoś i zawsze będzie wyglądał tak samo. One się automatycznie generują. I właśnie, o, kurde, potworek pod podziemiem. Zdarzają się tutaj. O nie, jest. Właśnie. Czasami trzeba dobijać wrogów i z nich wypadają itemy. Tak mniej więcej wygląda itemy. Odchodzimy, klikamy E, nasza postać ciągnie. No i pokazuje nam, co zdobyliśmy. Na przykład w moim przypadku Broken Arrow. I to jest plus. Na pewno potwierdzi to Mr. Scientist, że każda postać ma oddzielnie te itemy. Że na przykład jak jedna od postaci weźmie tego itema, to nie oznacza, że druga nie może wziąć. Każdy ma swoje dla tak, siebie. To jest piękne w tej grze. Tak, to jest dokładnie wielki plus jak dla mnie. Ale możliwe, że to dlatego, że niezbyt często wypadają, tak? Nie przy każdym zabitym potworze, tak jak w wielu innych grach MMO, tylko przy niektórych. Jeżeli dobrze wiem, to twój karok ma możliwość złapania takiego węża i pociągnięcia go. Jeszcze nie spróbowałem tego. No to będziesz musiał spróbować. Ja mam drugą postać, jest to mag. Właśnie taki oszczep, fajny. Więc chyba z 30 któryś levelem, więc mam tu już ogarnięte, to już trzymam. Aha, okej. Okay. Załatwiony. Posprzątane, jeszcze to może pozwalać. Okej. Dobra, dawaj, idziemy. Co dalej mamy?
Czekaj, o czym jeszcze możemy opowiedzieć? O, spróbuj pociągnąć jakieś. No właśnie, kurde, tylko nie wiadomo czy... Bo... Możesz z tymi rzucać, nie? Czekaj, tego Swifa nie załatwisz. Popatrz, o, widzisz? O, mam. Będziemy na nie, pięknie, patrz, jeszcze raz to przestał. Yeah. Piękne. No. Gorok jest pod tym względem. Piękna jest ta postać, zajebista. No. Dobra, mamy tutaj mini bossa. Nie jest to boss główny. Tak mniej więcej wygląda HP, bo przy bossa. Nazywamy ich... wow. Co ty zrobiłeś? Dobra. I po nich... I po bossach zawsze więcej przedmiotów wylatuje. Spirit Reminds są strasznie potrzebne do tworzenia tych itemów. Ogólnie są różne rodzaje ich. O, poznałem coś wyskoczyło. Spirit Reminds. Znowu, już trzeci. Trzeci pod rząd. Co to jeszcze jakiś ten... Zip? Wypierdziela. Czy coś jeszcze? Wow. Aha, dobra. Co to było? No i no, znowu coś wyskoczyło. Dobra, weź nie podchodź na razie. Weź odejdź, bo no, wtedy nie będę... A nie, dobra. Tutaj mi się... Dobra, idź. Chodź już. Bo mi wleciał tam dalej, nie? I jakbyś podeszedł, to byśmy od razu przeskoczyli, nie? I nie mógłbym go wziąć. Ale mi jakoś nagle przeskoczył do mnie. Okej. Okay. Dobra. Są tutaj jeszcze ulepszone potworki, jak widać. Są, widać u nich, można nazwać nick. To trzeba ich najpierw podnieść, wyrzucić w powietrze, wtedy mają stracą zdolność do załatwiania, do bicia, nie? Bo one... o, tu jest jeden z tych zbanów, co wcześniej mówiłem. Z nich wypadają właśnie takie... Dobra, to wróćmy do może tego, tych magicznych potworków świecących się z nikiem. To on, ich się nie da powstrzymać. I po prostu naparzają prosto przed siebie. No i napierdzielają nas. Nie tak jak inne te nieświecące. A to co zbierałem przed chwilą to jest takie kryształki, które podnoszą nam poziom życia. Dobra, wyrywaj to. Piękny. No. Dobry. O, Ice Spirit Remind. Te Spirit Remind mi ciągle lecą. Ja to chyba właśnie coś tak czuję. Duże pole. To po prostu. Nie załapałeś. O, czekaj, leciało coś z niego. Chyba. I bosik. Jolly Epelok. Ciach. A teraz zastosuję specjalny atak dla postaci, czyli Zetka. Tutaj śmieję blisko. Patrz. Karok jeszcze ma taką specjalność, że posłów może pić po pysku. I po sprawie. Po sprawie. Tak wygląda zakończenie danego... tego dungeona. Jest, ma takie mało zwolnione tempo. No i zbieramy. O, jeszcze został jeden skurczyły. Dawaj. Dziękuję. O, 16 level mi pił. Ja mam 17. Za Style B, za Battle Index SSS mam. I ogólnie mam. Dostajemy kasę, doświadczenie i AP. Co to jest AP? To są punkty, dzięki którym możemy wydawać na różne skille. Dobra, wracamy do miasta, co? No już jestem. O! I wywaliło mnie z gry. No. I te jakieś chińskie literki mi się pojawiły. No, wiem, znam ten błąd. Mi się też zdarzy. Nie mam pojęcia co chodzi. No, spróbuję szybko. Spróbuję szybko wbić.
Okej. To zaprezentuję wam oddawanie questów. Give in. Ciach. Tutaj to wygląda. Pełno różnych side questów. Dymki, które są na żółto, to są side questy, że tak ujmę. Questy poboczne. Questy poboczne, dokładnie. Z tych, które dostajemy jakieś tam rzeczy. Elis, a te czerwone to są story quest, czyli fabularne. Okej. Okay. Fomorian Order nam każe zrobić, tam widzę. I fajnie, że na mapie widać wszędzie, gdzie co mamy robić. Gdzie iść, no na przykład tutaj, do Magic Laboratory. Dobra. Potion Delivery. Okej. To bardzo... Właśnie. Bardzo szybko się nabija tutaj level, nie? No, zadziwiająco szybko. Bardzo przyjemnie to wszystko schodzi. Powiem szczerze, że nawet najwięcej chyba się leveluje właśnie wykonując te questy poboczne, z tego co zauważyłem. Ogólnie wykonując jakieś questy. Tak. Dobrze, ja już wychodzę z łóżeczka i idę na podwórko. No, ci powiem, że na pierwsze 5 leveli to jest dosłownie chwila, nie? Dosłownie. Po prostu to jest chwila. Robisz jednego takiego battle questa i już masz 5 level. Czy tam 4. O, może opowiem o bardzo istotnej rzeczy w tej grze, która strasznie ułatwia życie, powiem szczerze. I dlatego usunięta została w dodatku Diablo 3, jeśli ktoś jest obeznany w tym temacie. Nie wiem, czy ty słyszałeś, ale nie, nie Diablo 3 był właśnie ten marketplace, czyli ten... Jak to się nazywa po polsku, Jezus? Kurde, po angielsku wiem, co to znaczy, a po polsku nie. Targi... Coś w tym stylu. Dom aukcyjny, o! I w Diablo 3 został usunięty ze względu na to, że zamiast robić rzeczy, ludzie po prostu kupywali je za kasę, bo łatwiej było zdobyć. A w tym przypadku jest dosłownie tak samo, a nawet i gorzej, można powiedzieć. Bo tutaj nawet itemy z questów można pozbierać i wykonując w ten sposób większość questów. Ale przynajmniej fajnie obmyślany został ten marketplace. Mogę wybrać sobie, od którego levela chcę item, na przykład teraz mam 16, ustawię 16. Wybiorę sobie light armor na przykład, syryż i mam tutaj wszystko, co chcę. I w sumie nie muszę nic robić, tak? A tak, to normalnie bym chciał, nie wiem ile przegrać, żeby zrobić cały taki set. Okej. Okay. Jesteś już w grze, czy co? Tak, tak, tak. Właśnie przechodzę swoje questy. To się wykonujesz questy, tak? Tak jest. O, widzę jak biegasz. Okej. Okay. Dobra, to może zrobię małe ucięcie, zobaczymy się na jeszcze jednym battle questie, nie? Okej. Okay.